Karolina Znicz i zaczynamy dzień na żywo. A dzisiaj o fale upałów, które zaatakowały Szczecin. Przenosimy się do Maćka, który jest już na miejscu. No kurwa, jest gorąco w chuj. Właśnie jestem sobie w Szczecinie nad morzem. Dużo ludzi, zimna woda. W ogóle bez sensu. Nie ma palm ani surferów. Ej, ale Szczecin nie jest nad morzem. Jak to kurwa nie jest? Myślałem, że Szczecin jest nad morzem. Normalnie. W Świnoujściu jesteśmy. No w Świnoujściu jesteśmy. Coś mi się pomyliło. No to jebać, rozłączam się, elo. Podczas takich upałów każdy zadaje sobie to samo pytanie. Dlaczego w sklepach nie ma już lodów innych? Ale także dużo osób zadaje sobie pytanie, w jaki sposób się ochłodzić? Bo jak na dworze jest 30 stopni, albo nawet ponad, w cieniu, kurwa, smaży ci się noga, to fajnie jest się ochłodzić. I najlepszym na to sposobem na pewno jest to, żeby wskoczyć do wody. Wydaje się proste. Ale oczywiście jak w Szczecinie nic nie jest proste, no to nie jest proste. Bo masz wiele różnych miejsc do wybrania, z czego niektóre mogą się okazać dość dużym błędem. Czyli każdy zada teraz pytanie, gdzie pójść się kąpać? I w tym momencie pojawiam się ja, jako profesor zbiorników wodnych. Zaraz wam powiem, gdzie iść. Gdzie nie iść? Co zrobić? W poprzednim filmie o Szczecinie wypowiadałem się na temat dzielnic i wspominałem o takim jednym miejscu jak Głębokie. I tym razem chciałbym właśnie porozmawiać o tym jeziorze Głębokim. No i teraz mogę mówić o Głębokim. Może się wydawać, że fajne jezioro, spędzę sobie miło czas, odpocznę. Z takim myśleniem możesz już pierdalać za bramę. Jak już kiedyś wspominałem, jest to największa toaleta na świecie. Czemu ta woda jest kurwa zielona i czemu ludzie się tam kąpią? Jakby, czy nie widzicie co tam pływa? Co tam leci? Co to kurwa jest? To jest gówno jakieś. Przy brzegu woda jest żółta, prawdopodobnie od tego, że każde dziecko jak tam wchodzi od razu robi siku. A to nie jest morze, więc to się nie przemywa, tylko idzie na brzeg. Jest około 90% szansy, że jeżeli tam wejdziesz, to ugrzęźnie ci noga w tym bagnie, bo to nie jest jezioro, tylko to jest bagno. I że ugrzęźnie ci noga i zacznie ciebie wciągać i nie wiem, zaczniesz wołać o pomoc, ale nikt ciebie nie usłyszy, bo kurwa, bo głębokie. Ale dobra, jest plaża, na której można sobie pochillować. Co ty gadasz, ja mam pytanie. Jak pochillować? Na tej plaży? Tam, między tymi ludźmi? To jest jedyny w Szczecinie spawner Januszy i Karyn. Jest tam taki karmider. Jakieś dzieci myją się w głównie, ich matki tylko stoją na plaży. Nie! Nie idź tak daleko! Wracaj! Wracaj! Obok tylko mąż z piwem, bo oczywiście właśnie, zapomniałbym wspomnieć właśnie tutaj, po to postawiłem, że warunkiem wejścia na Głębokie nie jest kupienie biletu. Znaczy też trzeba kupić bilet, ale każdy przynajmniej musi mieć przy sobie czteropak Arnolda. Niby nie można tam pić, ale wystarczy się przejść po plaży i 3/4 osób siedzi sobie z piwem. Woda i piwo to nie jest najlepsze połączenie, no jakby też bym się napił browara, ale nie trzeba tego robić przy dzieciach, na plaży. Ale dobra, już tak nie hejtujmy cały czas, bo trzeba przyznać, że Głębokie ma taki jeden duży plus, że ma masę dzikich plaż i no kąpiesz się dalej w tej samej ohydnej wodzie, ale no przynajmniej już nie w tym całym zgiełku i możesz sobie na spokojnie gdzieś tam na boku usiąść, wejść do wody, pomoczyć stópki. No i to jest taki plus tego miejsca. Arkonka. Jeżeli myśleliście, że na Głębokim jest dużo ludzi, to patrzcie co się tutaj dzieje. Co to jest? Jak może sprawiać tobie przyjemność przebywanie tam? Jakby tam przecież jest więcej ludzi niż miejsca. Kurwa, epidemia panuje jakaś? Nie, w tym miejscu nie panuje. Tam jest tyle ludzi, że prędzej popłyniesz na stage divingu niż w wodzie, bo nie da się. Patrzcie na tą mrwącą rzekę, jak może to sprawić przyjemność? To wygląda jak jakiś młyn do ludzi, a nie basen. Co jest grane? Jeszcze mam wrażenie, że na Arkonkę praktycznie w 100% przychodzą same matki z dziećmi i dlatego ilość wody w tych brodzikach z sikami jest bardzo nieliczna. Jak widzę 50 bobasów leżących w wodzie, 3/4 nie ma majtek, to no bardzo mi przykro, nie myślę, że jednak no popuszczą coś tam raz na, nie wiem, 30 sekund. O basenie sportowym to w ogóle nie wspomnę, próbujesz sobie popływać, od razu jakiś chłopczyk biegnie,
spada ci na głowę, nie wiem. Z drugiej strony ktoś ciebie myli z kolegą, ciągnie cię za stopę, jakby tam jest jakaś dżungla totalna. Ale dobra, już nie ma co mówić tylko o basenach, bo w końcu to jest duży teren. Wszędzie są ludzie, ale to już wystarczająco razy powiedziałem. Ale większość z nich na przykład nie krępuje się. Jakieś gimbusy tam już się ruchają prawie na ręcznikach, jakby... Ja rozumiem, że jesteście w strojach kąpielowych, ale to nie zmienia faktu, że wy dalej jakby nie możecie tego robić w miejscu publicznym i nie, po prostu nie. Ale dobra, też nie ma co tak hejtować, bo sam basen i w ogóle cała miejscówka jest bardzo fajna, tylko problemem jest to, że bardzo się jej powodzi i jest tam powódź ludzi. Nie spodziewałem się takiego tekstu głupiego. Laguna, a bardziej znana jako Gryfino, bo mam wrażenie, że każdy mówi, że ej, idziemy do Gryfina i nikt nam nie bierze pod uwagę tego, że to chodzi o miasteczko, tylko o basen. Ale jak tam jest pięknie, chyba każdy szczecinianin jako mały taki szprycel chodził na ten basen i zawsze to była taka wycieczka. Jest, że jedziemy, wow, 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 basen! Nie było w nim niczego jakiegoś nadzwyczajnego, w Niemczech każdy basen jest 3 razy fajniejszy, ale się tak zawsze wydawało, że ahoj, przygodo! Ale dobra, wszystko po kolei, bo jest tam dużo rzeczy do robienia. Czarna rura. Nigdy w niej nie jest fajnie. Za każdym razem zrobi ci depilację pleców i podrywa wszystkie pieprzyki, jakie masz. Ale nie wiadomo czemu, za każdym razem jak tam jesteś, sprawdzisz, czy nie jest fajniej. Otwarta rura. Zapierdalasz tam jak Zygzak McQueen. Jeszcze możesz siedzieć na jakimś donacie. Pełna klasa. Jak nie jesteś pizdą, to wchodzisz w kilka osób i wkurwiasz ratownika, bo nie wiem, te donaty latają po całym basenie. Ten mały, dziwny basen, który nie wiadomo po co istnieje. Nikt nigdy się nie dowiedział, o co z nim chodzi. Każdy wchodzi, moczy stopy, okej, i wychodzi. Fale, jak za cieciaka słyszałeś te trąby z Mordoru, to biegłeś tam najszybciej jak się dało, a teraz to srał mnie pies. Solanka. No Soli to ten basen praktycznie nie widuje i zawsze znajdzie się taki bachor, co postanowi, że tym razem robi kurwa trening pływacki. Nurkuje, pływa w tą, we w tą. Ludzie tam chcą odpoczywać, weź wypierd... Rwąca rzeka to jest coś, co robi młyn w mojej głowie, ponieważ tam jest fajnie i niefajnie naraz. Nie wiem czemu, ja tam za każdym razem wchodzę i chodzę w te kółka. Jakby nic to mi nie daje. Czy się dobrze bawię? Nie. Ale czy się źle bawię? Też nie. Podsumowując, może i na lagunie zbierzesz więcej grzybów niż na grzybobrowniu i nawet nie musisz używać do tego rąk, bo wszystko twoje stopy zrobią za ciebie, ale spędzisz tam zajebisty czas i dobrze się będziesz bawił. Mimo, że praktycznie wszystko tam zsie. Ale też trzeba przyznać, że mają najlepsze logo na świecie. Laguś, proszę, usiądź mi na mordzie. Dobra, niestety, a może stety, już o reszcie kąpielisk nie będę się wypowiadał, bo są normalne. Tak teraz troszeczkę na poważniej. Jeżeli chcesz się orzeźwić i spędzić miło popołudnie, to weź nie idź na głębokie ani Arkonkę. Znaczy, na Lagusia to idź. Lagus jest zajebisty. No tylko jest trochę daleko. Ale nie idź na głębokie ani Arkonkę. Tam nie opłaca się. Mamy masę zajebistych jezior dookoła. Takie jak na przykład Miedwie. Nie pchaj się w centrum tego czegoś. No i to wszystko, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Życzę wszystkim miłego dnia i powodzenia w przetrwaniu tych upałów. Cześć, siema, elo. Słyszę strzek. Słyszę strzeki z rzeki. Słyszę strzek. Słyszę strzeki z rzeki. Słyszę strzek. Słyszę strzeki z rzeki. Słyszę strzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek.